Cześć, witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku postanowiłem zaprezentować Wam, jak działa jedna z funkcji systemu 10.7 Lion o nazwie AirDrop. Tak? Na prośbę jednego z widzów postanowiłem zrobić takie wideo. To był dobry pomysł, dzięki za podsunięcie w ogóle, fajnego pomysłu na wideo. Jeżeli macie jakieś inne pomysły, chętnie wysłucham, chętnie poczytam komentarze i jak tylko będę w stanie, to jak najbardziej zrobię takie wideo na Wasze życzenie. Więc na wstępie wytłumaczę się troszeczkę z jakości tego wideo, że muszę trzymać aparat w rękach, bo zapomniałem zabrać mojego statywu, a jestem po przeprowadzce i nie mam statywu na chwilę obecną, więc muszę używać rąk do trzymania aparatu i manualnie stroić fokus, co jest dość trudne. Ok, w każdym bądź razie przejdźmy do prezentacji. Mamy tutaj MacBooka Air i iMac'a. Oba komputery działają z systemem 10.7 Lion. Są zaktualizowane, wszystko jest ok. Odpalamy sobie Findera na obu tych komputerach. Ok. Tutaj go przeniesiemy i na obu komputerach, momencik, tutaj tak jak mówię, muszę ręcznie stroić. Klikamy sobie AirDrop na iMacu i klikamy sobie AirDrop na MacBooku Air. Ok. Jak widzimy, już komputery się odnalazły przez Wi-Fi. Oba są oczywiście na tej samej sieci. Na tej samej właśnie sieci Wi-Fi. No i teraz powiedzmy, że chcę jakiś tam plik, prawda, jakiś plik przenieść. Dajmy na to, że chcę zrobić to tutaj z mojego iMac'a. Ja miałem gdzieś tutaj przygotowane zdjęcie. Okej, weźmy takiego zwykłego JPEG'a i wystarczy, że go przeniosę na zdjęcie mojej żony. Kliknę wyślij. Przenosimy się do MacBooka Air. Okej. Czekamy chwilkę. Oj, może ISO troszeczkę w dół, będzie łatwiej, lepiej widać. Ok, już nam się tutaj pojawiło. Czy akceptujemy? I frunie nam do pobranych. I już pozamiatane. Bardzo fajny, szybki sposób na przesyłanie plików pomiędzy dwoma komputerami na tej samej sieci Wi-Fi. Także mam nadzieję, że ta prezentacja dała Wam jakiś pogląd, jak to wygląda. Jak macie jakieś pomysły na inne wideo, dajcie znać. Pozdrawiam i życzę wszystkim miłego weekendu, miłej niedzieli. Pozdrawiam, cześć.